Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Cześć. Cześć. Piątek, piąteczek. Piątunio. Tym samym rozpoczynamy kolejny odcinek programu Westerplatte Młodych, który poprowadzą dla was Aleksander Chutkowski i Wiktoria Mościcka. Właśnie, Wiktoria, zawsze się przedstawiamy z imienia i nazwiska i właściwie nasi widzowie wiedzą o nas tylko tyle. Jednak myślałaś nad tym czasami, kim jesteś? Olek, ja widzę, że ty już od początku lecisz bardzo tak życiowo. Wiesz, jestem przyjaciółką, siostrą, studentką i w sumie mogłabym odbić poprzeczkę, przepraszam, piłeczkę i zapytać, kim ty jesteś. Szczerze mówiąc, często się nad tym zastanawiam i do dzisiaj nie znalazłem odpowiedzi, ponieważ co sytuacje, kiedy już wydaje mi się, że siebie znam, to się okazuje, że przychodzi jakiś moment, kiedy postępujesz zupełnie inaczej. I może tu się zatrzymajmy. I jednak się nie znamy. Może tu się zatrzymajmy na te głębsze przemyślenia. Będzie jeszcze czas, a pora przedstawić wam Facebooka, bo nasz program to również stanowisko Facebooka. Także... I poprowadzi go dzisiaj dla was Eryk Milarski. Cześć, witajcie. Adam Mickiewicz napisał w roku 1830 słynny wiersz pod tytułem Do Matki Polki. To testament dla kolejnych pokoleń polskich matek, jak mają wychowywać swoich synów. Wcześnie mu ręce okręcaj łańcuchem, do taczkowego każ zaprzęgać woza, by przed Katowskim nie zbladnął obuchem, ani się spłonił na widok powroza. Słowa te stały się swoistym memento na czasy zaborów, aby wychowywać młode serca do znojów życia pod pręgierzem zaborców. Wypowiadały je matki w kresowych dworach, gdzie w sercach młodych paniczów rodziły się sny o wolności Polski. I tak jak najszlachetniejsze kruszce wypalają się w ogniu, tak najtwardsze charaktery rodzą się w cierpieniu i niedostatkach. Ojciec Marian Pirożyński, redemptorysta, w książce Kształtowanie charakteru opowiada anegdotę o nieumiejącej pływać żabie, którą wrzucono do mleka. Miała taką wolę przetrwania, iż machając swoimi łapkami biła mleko tak długo, aż ubiła z niego masło i wydostała się na wolność. Ta zabawna historyjka jest bardzo trafną metaforą ludzkich losów. Człowiek zdeterminowany, aby być kimś więcej i wznieść się ponad wegetację, przekracza barierę własnych słabości, aby bardziej być. Anglosasi nazywają takich ludzi self-made men. To jest człowiek, który dzięki ciężkiej pracy dochodzi do sukcesu. Hollywoodzkie kino roi się od historii pucybutów, którzy stali się milionerami i spełnili swój amerykański sen. Jednak chrześcijańska perspektywa patrzy głębiej niż na dno portfela. Chrześcijanin, parafrazując cytat Szekspira, przyjmuje z pokorą i godnością pociski zawistnego losu i stawiwszy czoło morzu nędzy, przez opór potrafi wybrnąć z niego. Jeżeli tylko jego mieczem jest modlitwa, a jego zbroja wykuta jest w tytanicznej pracy nad sobą, ma szansę wyrosnąć na wielkiego człowieka. Historia pokazuje, że najwięksi ludzie rodzili się na kamieniu, a wiatr wiał im prosto w oczy. Dość wspomnieć o młodym Karolu Wojtyle, który tak wcześnie stracił ojca i matkę i który ciosał swój charakter w kamieniołomie, czytając książki w międzyczasie katorżniczej pracy. Był tak dalece cierpliwy i pracowity, iż celowo nauczył się języka hiszpańskiego, aby w oryginale zgłębiać pisma świętego Jana od Krzyża. Czas pokazał, kim został młody Karol z Wadowic i dokąd doszedł, wyruszywszy w życiową drogę w drewnianych chodakach. Wakacje, wakacje, zmiany, także najpierw felieton, a teraz przejdźmy do Eryka, który obejmuje dziś stanowisko Facebooka. Zapraszamy. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Prowadzący dziś zrobili bardzo ciekawy wstęp. Chcieli się przedstawić, pokazać trochę więcej informacji o sobie i też adekwatnie do tego wstępu przygotowałem dla was pytanie. W jakich okolicznościach najbardziej poznajesz siebie? Na to pytanie możecie dziś odpowiadać. Zatem odpalajcie laptopy albo bierzcie telefony w dłonie i piszcie odpowiedzi na te wiadomości. Pamiętajcie, że możecie również wysyłać swoje odpowiedzi na numer, który wyświetlamy u dołu ekranu. Zatem czekam na wasze odpowiedzi, a teraz powracamy do prowadzących. Felieton i Facebook jest już za nami. Tymczasem zostaliśmy wprowadzeni trochę w temat naszego dzisiejszego odcinka. A są z nami... Goście wspólnoty Niniwa Team, witajcie. Wojtek Fokczyński. Zuzia Wysłucha. Oraz Kinga Blicharz. Cześć. Cześć kochani, bardzo nam miło, że możemy się z wami łączyć, co prawda nie personalnie, ale również
internetowo. Dziękujemy, że jest taka możliwość. Słuchajcie, to może na wstępie. Dobrze, ja się w ogóle bardzo cieszę, że możemy porozmawiać, ponieważ w momencie, kiedy się przygotowywaliśmy z Wiktorią do tego programu, no to dowiedzieliśmy się mnóstwo ciekawych rzeczy, do których tematy dzisiaj również poruszymy. Natomiast tak właśnie może najpierw. Przedstawcie nam się, powiedzcie coś o sobie. Czym się zajmujecie na co dzień? No to ja jestem Kinga i najbardziej lubię malować, ale tak to zajmuję się też dużo, no na przykład dużo ćwiczę akrobatyki powietrznej i tam trochę ostatnio się interesuję fotografią, ale to tak bardziej wszystko, wiecie, tak z pasji. Okej, okay, a Zuzia? To ja jestem Zuzia, również lubię malować, ale bardziej chyba idę w muzykę, uczę się grać na ukulele i trochę śpiewam. Dobra, i nadszedł czas na naszego dżentelmena, czyli Wojtka. Cześć, jestem Wojtek. Na co dzień studiuję, lubię też, kocham właściwie muzykę, gram na kilku instrumentach i realizuję się też w projektach społecznych. No to słuchajcie, przejdźmy teraz do Niniwy, bo w sumie sami jesteśmy ciekawi. Wchodziliśmy na stronę internetową, jest tam bardzo dużo informacji. Dlatego powiedzcie, jak działacie we wspólnocie? Bo rozumiemy, że Niniwa to wspólnota. Jak tak, działacie, co tam robicie? Opowiedzcie nam trochę o tym, nakreślcie. Nam prowadzącym, ekipie, widzom, no którzy nas właśnie oglądają. Widzą, to dla nich też jesteśmy. Znaczy głównie dla nich, jakby nie patrzeć. Więc Niniwa generalnie to jest taka ogólnopolska wspólnota oblatów, duszpasterska, młodzieży, która działa właśnie w całej Polsce i działa między innymi w Lublińcu, Katowicach, w Poznaniu, w Bodzanowie i tak dalej. Jest tego sporo. Oprócz tego, że spotykamy się co tydzień w piątki, chodzimy na msze młodzieżowe i generalnie organizujemy różne wydarzenia u nas lokalnie. Niniwa również organizuje ogólnopolskie wydarzenia typu Festiwal Życia albo wyprawy rowerowe i piesze Niniwy Team, a także zjazdy Niniwy odbywające się dwa razy w roku. No właśnie, ale wspomniałeś o Festiwalu Życia, czyli jednym z takich największych wydarzeń, jakie organizujecie. No jednak na czym to polega? Czym jest ten Festiwal Życia? Bo teoretycznie z nazwy moglibyśmy się domyślić. No i oczywiście my wiemy, no bo się przygotowaliśmy do odcinka, jednakże chcielibyśmy też przekazać te informacje widzom jednak za waszym pośrednictwem. No pewnie, no to chodziło o to, żeby stworzyć taki, jak są te wszystkie festiwale, gdzie się śpi pod namiotami, są koncerty i w ogóle super atmosfera, żeby stworzyć też coś takiego dla młodych, którzy są katolikami i którzy też chcieliby pojechać, przeżyć coś niesamowitego, dzielić się swoją wiarą. No i właśnie myślę, że ten cel doskonale tutaj wychodzi, bo ta atmosfera jest naprawdę niesamowita i po prostu jak się pojedzie, to jest też takie cudowne, że można się tak dzielić z tą wiarą i tyle po prostu nowych ludzi poznać i jeszcze bardziej się zbliżyć do Boga. Czyli czym się tam zajmujecie na tym Festiwalu Życia? Bo ogólnie jest to taki event, który ma na celu podkreślenie wartości, jaką jest życie? Czy może tutaj chodzi o te głośne prawa nienarodzonych, które ostatnio są tak często poruszane? Czy raczej jest to ogólne pojęcie, Festiwal Życia? Bo jak wiemy, no różnie to można rozumować, festiwal z czymś hucznym. Ja na przykład właśnie zrozumiałem, że jest to taki kemping, podczas którego możemy się pomodlić, zbliżyć się do Boga i poznać innych ciekawych ludzi, którzy również są chrześcijaninami. I dzielić się tą radością, entuzjazmem. Powiedzcie nam ze swojej perspektywy, jako uczestników i obecnych. No to w sumie to jest tak dość ogólnie powiedziane, ten kemping, na którym można się pomodlić. Ale no, to jest jakby bardzo dobrze w ogóle zorganizowane wydarzenie, bo jakby każdy dzień składa się z wielu punktów i każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie no, wiadomo, głównym jakby celem jest to zbliżenie do Boga i ogólno pojęte szerzenie wiary i też dzielenie się nią. Ale oprócz jakby samych właśnie typowo chrześcijańskich rzeczy, typu uwielbień, na przykład drogi krzyżowej, codziennej mszy, czy też jest jakby miejsce stałej adoracji, w którym można w ciszy się pomodlić i trwać po prostu w Bogu, to też są momenty, w których można się po prostu też
bawić i właśnie z tymi ludźmi integrować, na przykład na koncertach czy dyskotekach, czy chociażby przez warsztaty, które też są właśnie w trakcie festiwalu organizowane i też nie wszystkie są koniecznie związane stricte z chrześcijaństwem, bo są też na przykład jakieś rycerskie, czy pływackie, czy sportowe. Także jest naprawdę szeroka oferta. Dla każdego coś dobrego. I słuchajcie, tutaj na chwileczkę, dosłownie na chwileczkę się zatrzymamy, bo jeszcze przecież jesteśmy na Facebooku z naszymi widzami. I właśnie przypominamy, że tam również padło pytanie, które brzmi... W jakich okolicznościach najbardziej poznajesz siebie? A teraz przejdźmy do sondy, w której rozmówcy odpowiadali między innymi o tych kwestiach. Myślę, że w sytuacjach, kiedy mnożą się problemy, wtedy chyba tak naprawdę okazuje się, jakim człowiekiem jestem. Czy potrafię z pogodą ducha szukać najlepszych rozwiązań, czy wręcz przeciwnie, denerwuję się, krzyczę, nie wiem, rzucam kluczami, po prostu nie potrafię nad sobą panować. Siebie najbardziej poznaję, gdy jestem sama. Kiedy analizuję to, co zrobiłam, zastanawiając się, czy naprawdę tego chciałam, czy podjęłam tą decyzję z jakichś chwilowych i błahych powodów. Myślę, że to, żeby pogodzić szkołę z pracą, bo z jednej strony potrzebowałem pracować jak najwięcej, żeby utrzymać się w obcym mieście, a z drugiej strony potrzebowałem pracować jak najmniej, żeby mieć czas na naukę, dla której do tego miasta się sprowadziłem. Największym wyzwaniem w ostatnim roku była dla mnie walka z samym sobą, dotycząca wartości, dotycząca priorytetów, tego, co jest dobre, a co złe, co powinnam zrobić, a czego nie, czy podejmuję dobre decyzje. Moim największym wyzwaniem, wydaje mi się, było takie świadome wybieranie mojego otoczenia, wybieranie wpływów, którymi się otaczam i wartości, którymi się otaczam. Myślę, że to, żebym potrafił prowadzić życie spełnione, czyli żebym potrafił wykorzystać wszystkie talenty dane mi od Pana Boga dla Jego chwały i dla dobra innych ludzi. Moim największym marzeniem jest spełnienie w życiu, świadomość, że to, co robię, ma sens. Ja w ogóle nie bardzo lubię słowo marzenie, bo to słowo oznacza, że jakoś sugeruje, że to pozostaje w sferze jakichś fantazji i czegoś nierealnego, a nie coś, do czego się aktywnie dąży. Po krótkiej przerwie wracamy z powrotem do naszych gości. Przypomnę tylko, że są z nami Kinga Blicharz, Zuzia Wysłucha oraz Wojtek Fokczyński. Witamy ponownie. Mówiłam, że rozstajemy się tylko na chwilę. Była przerwa na łyk wody. I powracamy. Dokładnie. I powracamy do naszych pytań, słuchajcie. Ja bym chciała Was tak osobiście zapytać, czym jest dla Was Festiwal Życia? Dla mnie Festiwal Życia jest przede wszystkim spotkaniem. Zarówno takim spotkaniem po ludzku, które rozumiem po ludzku, czyli po prostu z ludźmi, którzy są w podobnym wieku, wyznają podobne wartości i są generalnie ciekawymi ludźmi. To jest zarówno chodzi o uczestników, jak i o gości. Także takim spotkaniem z samym sobą i z Bogiem. Bo to jest naprawdę bardzo dobra okazja, żeby odnaleźć zarówno siebie, jak i właśnie Boga podczas wszelkich aktywności tam. Dziewczyny, a dla Was czym jest Festiwal Życia? Jasne, to dla mnie jest to taki pewien czas odnowy duchowej, bo czasami tak jest, że właśnie nie mamy aż tyle czasu na tą modlitwę, ile byśmy chcieli, a na festiwalu właśnie jest tak, że można po prostu w każdym momencie dnia i nocy pójść do namiotu adoracji i po prostu się spotkać właśnie z Bogiem. I to jest takie cudowne, że też to świadectwo innych ludzi, bo zazwyczaj tego się nie spotyka aż tak powszechnie, ale kiedy widać, że taka masa ludzi z takim przekonaniem właśnie mówi o tym Bogu, to po prostu aż się miło robi. A według Ciebie, Zuzia?
Dla mnie to jest w ogóle taki generalnie Kokotek, czyli tam, gdzie odbywa się Festiwal Życia, to jest w ogóle dla mnie magiczne miejsce, w którym jakby czas się zatrzymuje. I dla mnie pojechać tam chociażby na chwilę, to jest właśnie takie oderwanie się od rzeczywistości i tam naprawdę można na festiwalu spędzić jakby czas w taki wyjątkowy sposób, bo nawet idąc na mszę, to ma się poczucie, że niby na mszę można iść codziennie, ale to nie jest to samo. To po prostu, to się przeżywa według mnie zupełnie, zupełnie inaczej. No dobra, bo słuchajcie, teraz tak sobie siedzę, słucham tych waszych wypowiedzi i przyszło mi do głowy taka myśl, że zrobimy reklamę festiwalowi. Ktoś pewnie będzie chciał się tam udać, ale nie będzie wiedział, że będzie wiedział gdzie, a nie będzie wiedział kiedy to jest. Więc kiedy odbywa się ten Festiwal Życia? Może ma też jakiś temat, znaczy może, na pewno ma jakiś temat. I właśnie to jest to moje pytanie, czyli kiedy i pod jakim szyldem, pod jakim tematem się odbywa? Ja widzę, że tu Erik, przepraszam, no Erik też na pewno, Erik bo też. Tu widzę jak nam macha, ale i Olek są bardzo podekscytowani, no i może się skuszą. Mi się bardzo, znaczy mi się ogólnie podoba cała idea tego festiwalu. Muszę przyznać, że nigdy wcześniej o czymś takim nie słyszałem. Może gdzieś mi się obiło o uszy, ale mimo wszystko nie wgłębiałem się w tę tematykę. I tak naprawdę zrobiłem to dopiero przed tym programem, czy przed tym, w momencie, kiedy się do niego przygotowywaliśmy. I teraz wy jeszcze tak to wszystko we mnie budujecie, zapewniacie. I jestem zachwycony, także też sam siebie chciałem się podajcie termin. Słuchajcie. To właśnie. W tym roku Festiwal Życia będzie się odbywał w ostatni tydzień sierpnia. Zaczynamy w poniedziałek, w ostatnim tygodniu i to jest, tematem festiwalu to jest szyld Wyjdź. Chodzi o to, żeby wyjść do świata. A uważacie, że ludzie są w pewien sposób zamknięci? To chodzi teraz o odwołanie się do tych czasów. Ojca Franciszka, tak? Papieża, żeby to wstać też z kanapy. I ruszyć przed siebie? Czy właśnie czy chodzi teraz o tę całą sytuację, w jakiej jesteśmy od 2 lat? Co rozumiecie przez to słowo wyjść do świata? Jest to hasło tegoroczne. Tak, ja myślę, że to hasło było w pewien sposób połączeniem tych wszystkich aspektów, że po prostu ktoś usiadł i się zastanowił właśnie, co by było najlepsze w tym momencie. No i teraz myślę, że kiedy byliśmy tacy zamknięci, na przykład rok temu festiwal w ogóle nie mógł się odbyć na taką dużą skalę z powodu tych obostrzeń wszystkiego, właśnie to zachęcenie, żeby jeszcze bardziej właśnie przeżywać, bo jest jak najbardziej na miejscu, jest takie inspirujące. Kochani, a powiecie nam, jacy artyści wystąpią na festiwalu, goście specjalni, bo też jesteśmy bardzo ciekawi. Nie ukrywam, że wchodziliśmy. O, no to na pewno. Wchodziliśmy na informacje i muszę przyznać, że naprawdę będzie ciekawie i będzie się działo. Dlatego opowiedzcie o tym głośno do naszych widzów. Być może, którzy słyszą o tym pierwszy raz. Więc tak, w tym roku gośćmi będą między innymi Golec Orkiestra, Zespół Owca, Zespół Uwielbieniowy, Tomek Samołek oraz ksiądz Kuba Bartczak. No to trzeba przyznać, że na pewno no, takie dosyć głośne nazwiska, które każdy zna. Szykuje się naprawdę kawał fajnego wydarzenia. Oj, to tak, to zdecydowanie. Ale a co dla was jest najlepsze w tym festiwalu? Czemu tak bardzo kochacie to wydarzenie? No bo jakby nie patrzeć, że jesteście organizatorami, no to uznaliście, że jest ono potrzebne dla społeczeństwa. I dlaczego? Uważacie, że ludzie mają za mało czasu na modlitwę w tym dzisiejszym zabieganym świecie? Czy może chodzi o coś zupełnie innego? Może wśród swoich bliskich, przyjaciół czy rodziny widzicie jakieś zapotrzebowania właśnie takich spotkań, modlitwy wspólnej, wspólnego działania? No właśnie. No myślę, że na pewno, znaczy na pewno, nie mogę mówić za wszystkich, ale takie wydarzenie jest właśnie super, tak jak mówiłam, też oderwaniem się i no jakby stwarza takie duże spektrum możliwości spotkania się z ludźmi, poznania kogoś nowego, a może też spotkania z osobami, z którymi kiedyś poznaliśmy się chociażby na wcześniejszym festiwalu i nie mamy kontaktu, czy właśnie takiego zbliżenia do Boga w taki dość nietypowy sposób, no bo jednak to nie jest coś, co dzieje się normalnie, czyli chociażby msze właśnie plenerowe na taką dużą skalę, czy takie uwielbienia, czy cokolwiek. Także no, myślę, że to jest też właśnie coś takiego innego.
Kochani, bardzo wam dziękujemy. Jak wiecie, czekają jeszcze inni goście, bo chcemy dalej rozwinąć ten temat, bo macie również wiele wspaniałych innych inicjatyw. I chcielibyśmy zapytać, czy macie ochotę i na pewno macie ochotę kogoś pozdrowić. Jeszcze go dodam, że to jest bardzo ciekawe w tym programie, że na początku mamy taki podział, czyli pierwsze dwie strefy organizatorzy, a drugie dwie strefy osoby, które w tym wszystkim uczestniczą. Dzięki czemu zyskujemy spojrzenie z dwóch różnych perspektyw. I to jest fajne, bo tak naprawdę wtedy poznajemy naprawdę to wydarzenie, jak ono wygląda. Od podszewki. Dlatego no niestety musimy z wami się pożegnać, dlatego chcielibyśmy, abyście kogoś pozdrowili. No to ja chcę pozdrowić wszystkich ludzi, którzy w tym roku udadzą się na festiwal i mam nadzieję, że do zobaczenia. No to cóż, ja powiem, że pozdrawiam wszystkie osoby z całej Polski, ze wspólnoty Liniwa. A ja chciałbym pozdrowić wszystkich uczestników Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, na której teraz jesteśmy w klasztorze w Tyńcu. Bardzo dziękujemy i tu na chwilę musimy się zatrzymać. A dlaczego? Dlatego, że Eryk do nas macha ze stanowiska Facebooka, gdzie dodawane są komentarze. No ciekawe, co tam będzie. Dokładnie, macham do naszych prowadzących, bo nadszedł czas, aby odświeżyć Facebooka. Zatem ja odświeżam naszą stronę i sprawdzam, co do nas napisaliście. A napisał do nas na przykład Marek Kajdy, odpowiedział na dzisiejsze pytanie, w jakich okolicznościach najbardziej poznajesz siebie? I napisał, najbardziej poznaję siebie w sytuacjach kryzysowych dotyczących mojego życia osobistego i rodzinnego, a z drugiej strony w sytuacjach dotyczących mojej wiary w Boga Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. Oczywiście prowadzi mnie i poddaje próbom w obu sferach i w ten sposób powoduje, że się rozwijam duchowo i uczuciowo. Na to wszystko opiera się na życiu z modlitwą i w komunii z Jezusem Chrystusem, który kieruje moim życiem. Marku, dziękuję ci za odpowiedź na dzisiejsze pytanie. Przypomnę o to pytanie, które postawione jest na Facebooku. W jakich okolicznościach najbardziej poznajesz siebie? Czekam w dalszym ciągu na kolejne odpowiedzi. Trzeba przyznać, że to była naprawdę bardzo wyczerpująca odpowiedź. Ja to aż sam jestem pod wrażeniem, bo czegoś takiego się nie spodziewałem. A ja jeszcze ci tutaj pokazywałam, wykreślałam. Tyle mieliśmy w ogóle pytań wszystkiego, ale dobrze. No i nie zdążyliśmy, no bo nasz program trwa tylko 45 minut, a te strefy no jeszcze mniej. Także no niestety, ale cóż, takie są realia telewizji. Natomiast teraz, chcąc odstawić to, co było oraz Facebooka, przejdziemy do, właściwie bym powiedział, teledysku, ale teraz nie ma teledysku, ponieważ jest relacja z festiwalu Życia w Kokotku, o którym wspominaliśmy. Jak ogień! Jak ogień, jak ogień, jak ogień! Co rydwany Izraela? Pan ogień rzucił na ziemię, niech zapłonie już. Posłuszny swemu Panu, szedł na wschód od Jordanu. Wody potoku go poiły, trupki go karmiły. Posłuszny swemu Panu, szedł na wschód od Jordanu. Wody potoku go poiły, trupki go karmiły. Jak ogień, jak ogień, jak ogień, co rydwany
przed kimś ucieka. Każdy ma swoją górę, każdego pan zapyta, co ty robisz tu. Każdy przed kimś ucieka, każdy ma swoją górę, każdego pan zapyta, co ty robisz tu. Jak ogień, jak ogień, jak ogień, co rydwany Izraela. Pan ogień rzucił na ziemię, niech zapłonie już. Jak ogień, jak ogień, jak ogień, co rydwany Izraela. Pan ogień rzucił na ziemię, niech zapłonie już. Jak ogień, jak ogień, jak ogień. To była relacja z Festiwalu Życia w Kokotku. I teraz tym samym przenosimy się do trzeciej, tym samym przedostatniej części rozmów w strefie. I mamy zmianę w obsadzie, jeżeli chodzi o gości programu, ponieważ teraz są z nami młodzi obecni na rekolekcjach koszykarskich. I tutaj pytanie nasuwa mi się od razu. Czym są rekolekcje koszykarskie? No bo tak trochę w sumie rekolekcje koszykarskie kojarzą mi się z takim obozem sportowym, gdzie jednocześnie możemy się pomodlić. Jednak to są tylko skojarzenia. Nigdy w czymś takim nie uczestniczyłem, więc tylko się domyślam. A jak jest naprawdę? Kochani, a ja bym chciała tylko, żebyście się pokrótce przedstawili, bo ogólnie Olek był tak zafascynowany tymi rekolekcjami koszykarskimi, że wczoraj, kiedy się spotkaliśmy i rozmawialiśmy o dzisiejszym odcinku, on mówi: Wiktoria, ale ja tego nie rozumiem. Koszykówka, modlitwa, co oni rzucają do kosza i się modlą, no, bo nie rozumiem. Tak było, bo ja tak jak sobie o tym pomyślałem, to wydawało mi się, że być może jesteście jakąś grupą, która się modli, robi sobie 15-minutową przerwę, gra w kosza, rozgrywa jakiś mecz, no wiadomo, jakiś puchar na koniec tego wszystkiego, no i później znów się modlicie i na tym polega ten cały wasz spędzony wspólnie czas. Ale szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to jest, więc nie będę wam więcej zabierał czasu antenowego. Najpierw się przedstawimy. Więc tak, ja jestem Karol. Cześć, jestem tak naprawdę na pierwszych rekolekcjach z Niniwą. Mam 18 lat, ale no, myślę, że jeszcze tutaj zostanę. Jest naprawdę świetnie. Tutaj obok mnie. Tak. Ja jestem Paweł, mam 17 lat. Tutaj Karol, to są moje pierwsze rekolekcje w Niniwie. I też myślę, że chciałbym tu jeszcze przyjechać po raz kolejny w przyszłości. Więc ja nazywam się Laura, również jestem tu już któryś rok z rzędu. Naprawdę każde wydarzenie tutaj na Niniwie jest bardzo dobrym wspomnieniem. Ja jestem Asia, mam 16 lat, też jestem już tu któryś raz. A tak odpowiadając na pytanie, to rekolekcje koszykarskie, nasz ojciec opiekun, dokładnie na początku powiedział nam, że jest to absurdalne, że to się nie łączy, ale że tak jest, bo mamy i modlitwę, i kosza. Czyli to jest taki trochę obóz sportowy. Miałem jakąś odrobinę racji. Trochę tak, bo mamy po 2 treningi dziennie, po 2 godziny, ale mamy też modlitwę, mamy mszę, mamy pracę w grupach, dzielimy się tym, co przeżywamy, więc jest to obóz sportowy, ale są to rekolekcje. Ale super. No to zazdroszczę wam, przecież sam chciałbym czymś takim pojechać. Jak kiedyś będę miał wolną chwilę, to do was dołączę. Ale panowie, z waszej perspektywy w takim razie, jak to wygląda? Rekolekcje koszykarskie, bo tu już wiemy stanowisko dziewczyna, z perspektywy właśnie tutaj mężczyzn. Was, mężczyzn. No, można powiedzieć, że wygląda to w ten sposób, że angażujemy się i fizycznie, i duchowo. Jest to takie dość ciekawe połączenie, można powiedzieć, że dość takie abstrakcyjne nawet, ale mimo wszystko to bardzo dobrze pasuje. No tak, tak jak już tutaj wspomniała Asia, mamy bardzo dużo czasu na treningi, ale jednocześnie jest to połączone z tym, że codziennie rano jest modlitwa drewiarzem, jutrznia, wieczorem jest kompleta, są nieszpory, również msza święta, po południu mamy modlitwę, koronką się modlimy, no mamy spotkania w grupach. No to mogę śmiało chyba powiedzieć też z perspektywy osoby, która jeździ na oazy, że jest to troszeczkę zbliżone, nie? Taka oaza. Troszkę tak, troszkę tak. Aczkolwiek czasem jest też inaczej. No pewnie, oczywiście. Każde spotkania rządzą się swoimi prawami, ale to jest piękne, bo poznajemy coś nowego. A słuchajcie, jak dowiedzieliście się o Niniwie?
No, ja z Pawłem tak naprawdę wcześniej słyszeliśmy o wyprawach rowerowych. Mnie naprawdę to zafascynowało, bo też uwielbiam jeździć na rowerze. Te trasy, które pokonują tutaj uczestnicy tych wypraw, naprawdę mnie zaimponowały. Też chciałem zawsze się wybrać na coś takiego. No i Paweł tutaj w tym roku mnie zaskoczył, że jest coś takiego jak rekolekcje koszykarskie. Razem często się spotykamy na boisku i stwierdziliśmy, czemu nie? Razem chodzimy do kościoła, tak naprawdę jesteśmy z jednego osiedla, z jednej parafii, no i się wybraliśmy. No to trzeba przyznać, że taka fajna historia właściwie, no warto zostać z przyjaciółmi nawet poza tym swoim miejscem zamieszkania, ale też tutaj. Jednakże tu musimy na chwilę postawić przecinek, ale do naszej rozmowy jeszcze wrócimy, także spokojnie, nie ma czego się obawiać. A teraz? Co teraz, Wiktoria? No chcemy się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja na Facebooku. Erek? No właśnie, Erek. Sytuacja wygląda tak, że faktycznie komentarze, odpowiedzi na dzisiejsze pytanie przybywa, ale wciąż nie jestem usatysfakcjonowany, zatem zachęcam do dalszego odpowiadania na dzisiejsze pytanie, które brzmi: w jakich okolicznościach najbardziej poznajesz siebie? Na to pytanie odpowiedział Piotr Karpeta. Poznaje siebie w kościele przy ołtarzu podczas mszy świętej i nabożeństw, pełniąc posługę ministranta. Zatem pozdrawiamy również ciebie, Piotrze. Pozdrawiamy również chyba wszystkich ministrantów. Mamy nadzieję, że też jesteście z nami i wy również możecie chwytać telefony w dłoń albo odpalać komputery i odpowiadać na dzisiejsze facebookowe pytanie. Pamiętajcie, że możecie również wysyłać SMS-y na numer, który wyświetlamy u dołu ekranu. Nasz fanpage zapełnia się powoli waszymi odpowiedziami i bardzo dobrze, oby tak dalej. Ja na przykład z całego serca chciałbym podziękować wszystkim osobom, które są z nami na każdym programie. Bo są tacy ludzie, prawda, pewnie, Wiktoria? Pewnie, doceniamy was i dziękujemy za to, że komentujecie i współuczestniczycie z nami. Otóż tak. A teraz, słuchajcie, pora na fragment świadectwa, które wygłosi Bawer Aon do Aka. Zapraszam. Nie jestem do końca tak, jak wszystkim się wydaje. Znaczy, nie lubię się miać. Ja jestem egoistą, jestem człowiekiem bardzo pysznym. Jestem niesamowicie egotyczny, lubię, jak wszystko wokół mnie lata. Właśnie to jest to, że to lubię właśnie za bardzo, to jest właśnie mój grzech. Właśnie to jest to, że to mnie sobie może zabić. To nie jest tak jak ja się raczej wychowałem w domu rodzinnym, Święty Kościół Katolicki to na pewno zasady, tylko moralne, etyczne, nie, to jest żywe spotkanie z osobą Pana Jezusa Chrystusa, a więc z drugim człowiekiem, a więc właśnie przez Niego, dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi, mogę się zawsze spotkać z drugim człowiekiem, niezależnie kim on jest. Oczywiście o tyle, o ile ja tego chcę i ten drugi człowiek tego chce. Wiara i moje powołanie do małżeństwa, które teraz realizuję dzięki Panu Bogu, to się łączy ze sobą, ponieważ wiara jest tym szerszym, prawda? Zanim Pan Bóg dał mi poznać moją przepiękną małżonkę, no to ja wierzyłem w to, że jestem małżonkiem, mężem, to jakby to właśnie jak teraz widzę w moim wyobrażeniu i moim umyśle taki obraz jak Soczewski właśnie, jakby, że dobra, może ktoś powiedzieć, wierzę, ale co to znaczy? Co to znaczy, że wierzę? Bawer Aon do Aka, wierzę w Boga. Drodzy telewidzowie, nadszedł ten czas, dosyć smutny, ale jednak nadszedł, bo czas płynie nieustannie, na czwartą, tym samym ostatnią strefę rozmów z naszymi gośćmi. Więc moi drodzy goście, mam do was takie pytanie, ponieważ wspomnieliście o koszykówce, właściwie jesteście wszyscy w tej koszykówce, jednak jak wiadomo, Nieniwa to nie tylko koszykówka, ale także i inne aktywności sportowe. Kajaki, rowery i tak dalej. Może coś byście mogli tutaj rozjaśnić mi na ten temat, ponieważ no, jestem szczerze ciekawy, bo się okazuje, że to jednak nie tylko piłka, ale i mnóstwo innego sportu. Jak to wszystko wygląda? Czym się jeszcze zajmujecie? No, przykładowo w tym roku, poza tym właśnie poza koszykarskimi, poza siatkówką, odbyło się również Niniwa Dance. Jest to jeden tutaj z, powiedziałabym, ewenementów co roku. Polega to właściwie na tym, że łączy się rekolekcje z kursem
Jest to bardzo wymagające i pod względem psychicznym i fizycznym, jednak faktycznie jest bardzo warto i są to takie naprawdę solidne podstawy tego tańca po tym tygodniu. I to jest taki taniec towarzyski, czy raczej tańczyć jakoś indywidualnie, może to jakaś gimnastyka? Jak to dokładnie wygląda? Spotykacie się wszyscy na jednej sali? Czy macie jakiś podział na płcie na przykład? Bo też jak byliśmy jeszcze w trzeciej strefie, usłyszałem z tyłu małego jakiegoś dzieciaczka. Także domyślam się, że są też tam osoby z innych grup wiekowych. I jak wygląda cała organizacja tego wszystkiego? To jako lekcje Niwa Dance akurat także spotykamy się na sali i z podziałem na płcie. Jeżeli się uda, oczywiście, bo różne osoby się różnie zapisują. I wtedy tańczy się towarzysko. Super. A jeżeli chodzi o te dzieciaczki w tle, to grupa młodszych dzieci ma teraz kolację i bardzo hałasują. A ja też. A powiedzcie, tak bo, ja jestem w sumie ciekawa, taniec, wspaniale, ale też czytaliśmy o spływach kajakowych, z o tego rowerach. Co dobrze kojarzymy, o wycieczkach rowerowych. Tak, dokładnie. I to tak grupowo, taką całą ekipą? Widzicie taką na przykład grupą 20 osób, takim peletonem? Gdzieś, nie wiem, jakimiś może małymi miasteczkami? Macie jakiś cel? Czy to jest też po to, żeby się na przykład pomodlić i właśnie, udajecie się do jakiejś czysto rekreacyjnie, czy odmawiacie tam różańce, koronkę i tym podobne? No właśnie, może taka pielgrzymka? No, na tych wyjazdach rowerowych to ogólnie polega to na tym, że co roku jeździ się w inne miejsca, na przykład na Islandię, naprawdę po całym świecie, do Polski również. Jest to naprawdę niesamowity czas, przynajmniej z tego, co słyszałem z opowieści, bo dopiero w tym roku miałem 18 lat, skończyłem 18 lat, no i nie miałem okazji wybrać się na taki wyjazd. No, naprawdę poznaje się tam świetnych ludzi, atmosfera jest wspaniała, jest czas tak, no tak jak wy każdej akcji z Niniwą, na modlitwę, na aktywność fizyczną, na spotkania, rozmowy ze znajomymi, jest naprawdę cudownie. Kochani, bo ja się tak zastanawiam, bo wy jesteście, macie tyle bodźców, tyle radości, entuzjazmu, no bo w końcu festiwal życia. I jak wy odnajdujecie tam czas dla siebie? No bo są to rekolekcje, więc czas takiej odnowy, takiego zatrzymania się, przemyślenia, a jednak jest tam czas pełen entuzjazmu, na pewno też rozwoju. Dlatego czas dla Boga, czas na modlitwę, czas dla samego siebie. Jak to wszystko połączyć ze sobą? Co w ogóle wam daje udział w tych rekolekcjach? To jest krótka, trwa tylko 24 godziny. No tak naprawdę rekolekcje są od tego, żeby poznać siebie samego, żeby spotkać się z Bogiem, pogłębić relacje. No myślę, że to są takie bardzo podstawowe rzeczy na rekolekcjach i Niniwa dodatkowo daje takie okazje, żeby jeszcze do tego porobić różne ciekawe rzeczy, tak jak w tym przypadku u nas pograć w koszykówkę. I z tym odnajdywaniem siebie to właśnie no, ten cały czas jest przeznaczony dla nas. I tak naprawdę, nie wiem, no, nie narzekam. Mam tutaj, tak naprawdę, nawet jeśli to jest msza, to ja czuję, że to jest dla mnie i się w tym odnajduję. Tak, ale plan dnia też jest ułożony w taki sposób, że można jak najbardziej znaleźć własne rozważanie tego wszystkiego, że kiedy rano rozważamy Ewangelię, jest czas, żeby oczywiście jest wysiłek fizyczny, ale jest też czas, aby być sam na sam z tym Słowem, z Bogiem, bez ludzi. Super. Słuchajcie, niestety musimy się powoli żegnać i kończyć tę strefę, ale może macie wspólnie jakąś osobę, którą chcielibyście również pozdrowić, tak jak wasi poprzednicy? Ojca Piotra Malczewskiego. My również pozdrawiamy i dołączamy się do tych pozdrowień, bo mieliśmy przyjemność i okazję właśnie połączyć się z ojcem przed programem. Otóż to dokładnie, nawet no, zadzwoniliśmy. Ale słuchajcie, nie mówimy wam do widzenia, a raczej do usłyszenia. A dlaczego, Wiktoria? Bo zapraszamy was na audycję Czas Wzrastania o 21.30 w Radiu Maryja, gdzie będziemy mogli usłyszeć naszych gości. Dokładnie, a teraz nadszedł czas na to, aby poza podsumowaniem naszych stref zrobić również podsumowanie Facebooka. Jednak tym zajmie się Eryk Milarski. Dokładnie nadszedł czas, aby podsumować waszą facebookową aktywność. Przyznacie, że rozmowa w strefie młodych bardzo ciekawa, bardzo ciekawe odpowiedzi naszych dzisiejszych gości, ale nie mniej ciekawe odpowiedzi naszych widzów na dzisiejsze facebookowe pytanie. Zatem może idealnym podsumowaniem, myślę, naszego dzisiejszego
facebookowego spotkania będzie odpowiedź Miłosza. Poznaję siebie w okolicznościach, gdy rozpoznaję w sobie działanie Pana Boga w moim życiu. On żyje we mnie i pozwala mi przez siebie działać. Mamy być jak Jezus, mamy mówić jak Jezus i mamy patrzeć jak Jezus, abyśmy byli żywymi świadkami Pana Boga w naszym życiu. I również Wam, drodzy widzowie, życzę, abyście Wy również byli żywymi świadkami, świadkami Jezusa Chrystusa. Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, za miło spędzony czas i zachęcam Was do odwiedzania naszego fanpage'a na Facebooku nie tylko w piątek, ale przez cały tydzień. Zaglądajcie na fanpage na Facebooku i Instagramie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Na zakończenie naszego dzisiejszego programu przygotowaliśmy cytat naszego ulubionego świętego Jana Pawła II. Nie bójcie się słabości człowieka, ani jego wielkości. Człowiek zawsze jest wielki, także w swojej słabości. I tymi słowami chcielibyśmy się z Wami pożegnać, życzyć dobrego wieczoru, udanego weekendu i zaprosić na wakacyjny odcinek już za tydzień o stałej porze. Ale z racji tego, że są wakacje, to pragniemy też Wam życzyć fantastycznych, udanych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Zatem uważajcie na siebie i życzymy miłego wieczoru. Do zobaczenia. Do zobaczenia.